Jednym z najczęściej padających pytań w gabinecie dietetyka jest pytanie o to, co można jeść na diecie odchudzającej, a czego należy unikać. Odpowiedź może być zaskakująca, ponieważ w teorii możemy sięgać po dowolne produkty, byleby tylko zmieścić się w limicie kalorycznym. Jednak teoria teorią, a praktyka praktyką. Przy doborze produktów warto kierować się uczuciem sytości, jakie zapewnia nam żywność, jej gęstością odżywczą, czyli dobrze jest wybierać produkty będące jak najbardziej skoncentrowanym źródłem składników pokarmowych, jak również należy wziąć pod uwagę wahania poziomu glukozy i insuliny we krwi po spożyciu konkretnych produktów. Kontrowersje budzi też stosowanie suplementów na odchudzanie. I o tym wszystkim opowiem w dzisiejszym filmie, stąd zachęcam, aby obejrzeć go w całości. Aby było łatwiej odnaleźć się Państwu w dzisiejszym programie, to wszystkie produkty pogrupowałem w poszczególne kategorie typu mięso, ryby, produkty mleczne, produkty zbożowe itd. Pierwsza grupa produktów, którą chciałbym pokrótce omówić, to mięso i ryby. W mojej ocenie są to bardzo ważne elementy diety odchudzającej z uwagi na wysoką zawartość białka. Wspominam o białku, ponieważ odgrywa ono ważną rolę w procesie odchudzania. Po pierwsze, białko zwiększa uczucie sytości, przy czym w opinii wielu naukowców jest ono nawet bardziej sycące niż tłuszcz, a to oczywiście sprzyja redukcji masy ciała. Do tego nasz organizm ponosi większy wydatek energetyczny na strawienie białka niż ma to miejsce w przypadku węglowodanów i tłuszczów. Mowa tu o tak zwanym efekcie termicznym pożywienia. Ponadto białko pomaga nam utrzymać masę mięśniową podczas procesu odchudzania. Mam tu na myśli to, że jeśli stosujemy dietę redukcyjną, to poza utratą tkanki tłuszczowej tracimy też mięśnie, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Białko zaś dostarczane wraz z pokarmem pomaga zapobiegać utracie masy mięśniowej. Jeśli chodzi o konkretne produkty z tej kategorii, które warto włączyć do diety, to jest to przede wszystkim mięso drobiowe, przy czym ja polecam mięso z piersi indyka. Bez względu zaś na to, jaki rodzaj drobiu wybierzemy, to w mojej ocenie dobrze jest wybierać mięso bez skóry, która jest niepotrzebnym źródłem tłuszczu, który to w tym przypadku nie wnosi żadnej wartości żywieniowej, a tylko dodaje kalorii. Do tego warto włączyć chudą cielęcinę, a także chude części mięsa wołowego. Mam tu na myśli przede wszystkim polędwicę i stek z udźca. Jeśli zaś ktoś z Państwa zdecyduje się na chude mięso wieprzowe, to tu najlepszym rozwiązaniem będzie szynka, polędwica i schab środkowy. Dobrym wyborem będzie też mięso królika. To, co może być zaskoczeniem dla niektórych osób, to to, że od czasu do czasu możemy włączyć też podroby, ale szczególnie mam tu na myśli wątróbkę drobiową lub wołową, które należą do produktów o niskiej zawartości tłuszczu i stosunkowo niskokalorycznych, a jednocześnie są skarbnicą wielu składników odżywczych. Jeśli zaś chodzi o ryby, to tu akurat proponuję tłuste ryby morskie bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Mam tu na myśli przede wszystkim makrelę atlantycką, śledzia, dzikiego łososia, sardynki w sosie własnym, a także pstrąga tęczowego. Od czasu do czasu warto włączyć też ryby chude, które poza białkiem dostarczą witaminę B12, cholinę, potas, jod i selen. Szczególnie warto wybierać dorsza, flądrę, sandacza, mintaja i morszczuka. W przypadku zaś produktów mięsnych, które lepiej ograniczyć na diecie odchudzającej, to są to przede wszystkim mięso z kaczki i gęsi, jagnięcina i baranina. Dobrze jest też omijać tłuste części wołowiny i wieprzowiny, do których należą m.in. karkówka, podgardle, antrykot, golonka, żeberka oraz boczek. Zawierają one więcej tłuszczu, który nie wnosi wartości żywieniowej, a do tego są bardziej kaloryczne, co utrudnia utrzymanie ujemnego bilansu energetycznego. Niezbyt dobrym rozwiązaniem jest też decydowanie się na tłuste i kaloryczne podroby, takie jak ozorki i muszczki. Spośród ryb nie polecam z kolei węgorza, który jest rybą bardzo tłustą, a jednocześnie nie dostarcza cennych kwasów tłuszczowych omega-3. W przypadku produktów mięsnych duże znaczenie ma też oczywiście sposób ich przygotowania. Polecam, aby usuwać widoczny tłuszcz przed dalszą obróbką termiczną. Preferowanymi zaś sposobami sporządzania potraw mięsnych są pieczenie i smażenie bez dodatku tłuszczu, grillowanie na grillu elektrycznym, gotowanie w wodzie i na parze, a także duszenie bez uprzedniego obsmażania. Jednocześnie nie zalecam też przygotowywania tłustych, zawiesistych sosów. Kolejną grupą produktów, o której chciałbym krótko powiedzieć, są produkty mleczne i jajka. Spośród tych produktów najbardziej zachęcam do sięgania po fermentowane produkty mleczne, tak jak kefir, jogurt, maślanka czy mleko acydofilne. Produkty te są źródłem pełnowartościowego białka, o którym już wspominałem, a także biodostępnego wapnia, potasu i witaminy B12. Do tego są one zasobne w dobroczynne bakterie, które wzmacniają naszą mikrobiotę jelit. Od siebie dodam, że szczególnie wartościowy jest jogurt typu islandzkiego, czyli skyr, ponieważ zawiera on ponad 2 razy więcej białka niż zwykły jogurt naturalny. Fermentowane produkty mleczne nie tylko wzmacniają nasze kości, poprawiają barierę jelitową, działają przeciwmiażdżycowo czy łagodzą zaparcia, ale również dodatkowo sprzyjają one obniżeniu masy ciała. Poza tym, że zawierają sycące białko, to warto wiedzieć też o tym, że obecne w nich kultury bakterii regulują przemiany energetyczne zachodzące w naszym ciele, co usprawnia zrzucanie zbędnych kilogramów. W tym miejscu muszę jednak podkreślić, że takie korzyści można osiągnąć spożywając naturalne fermentowane produkty mleczne. Nie zalecam zaś sięgania po produkty smakowe. Mam tu na myśli np. jogurty owocowe, waniliowe czy czekoladowe. Należy bowiem wiedzieć, że są one źródłem cukru. Zawierają go nawet 3-krotnie więcej w porównaniu do ich naturalnych odpowiedników, a to oczywiście nie ułatwia odchudzania. Jeśli zaś chodzi o sery, to tu najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sięganie po serki wiejskie i półtłusty twaróg. Są to produkty o stosunkowo niskiej kaloryczności, bo 100 gramów dostarcza około 100-120 kilokalorii. To 3-krotnie mniej niż różnego rodzaju sery żółte, które dobrze jest ograniczyć na diecie odchudzającej, choć oczywiście nie trzeba z nich całkowicie rezygnować. Przy okazji od razu też powiem, że mam dobrą wiadomość dla osób, które lubią spożywać jajka. Otóż ten produkt zaliczam do jak najbardziej pożądanych na diecie redukcyjnej. A to z 2 względów. Po pierwsze, jajka są skoncentrowanym źródłem wielu składników odżywczych, w tym pełnowartościowego białka, żelaza, selenu, witaminy B2, B5, a także często niedoborowej witaminy B12. Dodatkowo są one najlepszym źródłem pokarmowym choliny, która usprawnia pracę wątroby, obniża poziom homocysteiny czy chroni nas przed chorobą Alzheimera. Po drugie, jajka zapewniają sytość. W literaturze fachowej znajdziemy szereg prac naukowych, które wskazują, że szczególnie warto włączać je na śniadania, ponieważ dzięki temu w trakcie dnia czujemy się bardziej syci i sięgamy po mniejszej ilości pokarmu, co oczywiście jest ważne dla zrzucenia nadliczbowych kilogramów. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Spodziewam się, że dla części osób dość kontrowersyjną grupą produktów, jeśli mowa o odchudzaniu, są produkty zbożowe, a to z uwagi na obecność w nich dużych ilości węglowodanów. Przyjęło się bowiem uważać, że węglowodany tuczą. I oczywiście jest to częściowo prawdą. Wynika to z tego, że niektóre węglowodany są łatwo dostępnym źródłem energii, których nadmiar dość łatwo przekształca się w tkankę tłuszczową. A jeśli nie jesteśmy aktywni fizycznie i nie spalamy węglowodanów na bieżąco, to o taki nadmiar węglowodanów wcale nie trudno. Do tego istnieje coś takiego jak insulinowa teoria otyłości. W skrócie chodzi o to, że spożywając duże ilości węglowodanów dochodzi do znacznego wyrzutu insuliny, która usprawnia transport kwasów tłuszczowych do komórek tkanki tłuszczowej, a ponadto hamuje ona proces rozkładu tłuszczu w naszym organizmie. Czyli zbyt wysoki poziom insuliny sprzyja wzrostowi tkanki tłuszczowej i hamuje jej spalanie. Pojedyncze badania pokazują nawet wprost, że w kontekście obniżania masy ciała, w tym redukcji tkanki tłuszczowej, a także poprawy zdrowia metabolicznego, lepsze korzyści można odnieść stosując dietę odchudzającą o obniżonej zawartości węglowodanów niż dietę odchudzającą o niższej zawartości tłuszczu. To, o czym mówię, nie oznacza jednak, że będąc na diecie redukcyjnej musimy wyzbyć się produktów zbożowych. Dziesiątki badań naukowych, które zostały przeanalizowane przez wielu naukowców, pokazują, że spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych nie wpływa na wzrost masy ciała, a nawet może nieznacznie sprzyjać jej obniżeniu. Jednocześnie warto pamiętać, że pełnoziarniste produkty zbożowe są cennym źródłem wielu ważnych składników pokarmowych, w tym błonnika, magnezu, cynku czy witamin z grupy B. W literaturze fachowej znajdziemy prace, które dowodzą, że spożywanie produktów z pełnego ziarna poprawia nasze zdrowie metaboliczne, w tym wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 o 32%, chorób sercowo-naczyniowych o 37%, a także niektórych nowotworów, w tym raka jelita grubego, żołądka i trzustki, nawet aż o 43%. Wobec tych wszystkich informacji zalecam, aby w diecie odchudzającej znalazły się pełnoziarniste produkty zbożowe, tak jak chleb żytni razowy na zakwasie, pieczywo graham, ryż brązowy, kasza gryczana niepalona, kasza jęczmienna pęczak, makaron razowy, płatki owsiane zwykłe lub górskie, płatki jęczmienne, a także otręby pszenne. Jednocześnie nie zalecam zbyt częstego spożywania produktów zbożowych na bazie przetworzonej jasnej mąki pszennej, a także ryżu białego, ryżu preparowanego, kaszy jaglanej i kuskus oraz płatków kukurydzianych. Kolejną ważną grupą produktów są warzywa i owoce. O ile warzywa zapewne nie budzą żadnych kontrowersji, to nieco inaczej wygląda to w przypadku owoców, które niejednokrotnie są źródłem cukru. Jednak literatura fachowa jednoznacznie dowodzi, że włączenie zarówno warzyw, jak i owoców do diety sprzyja redukcji masy ciała, a już na pewno nie powoduje jej wzrostu. Jeśli chodzi o warzywa, to właściwie każdy wybór będzie dobry. Są to produkty niskokaloryczne, a jednocześnie są upakowane witaminami, składnikami mineralnymi, przeciwutleniaczami i błonnikiem pokarmowym. Za najzdrowsze uważam zaś warzywa takie jak jarmuż, szpinak, buraki, marchew, dynia, pomidory, czosnek, papryka, topinambur, brokuły, kalafior i brukselka. W przypadku zaś owoców najlepiej wybierać te o niskiej zawartości węglowodanów lub te, które odznaczają się wysoką wartością żywieniową, w tym wysokim poziomem błonnika. Tu z kolei mogę zalecić czarną porzeczkę, jagody, borówki, jeżyny, maliny, truskawki, awokado, wiśnie, gujawę, granat, kiwi i cytrusy. Dobrze jest zaś rzadziej sięgać po wysokocukrowe owoce, takie jak winogrona, figi, czereśnie i banany. Jednocześnie warto jest ograniczyć sięganie po przetwory owocowe typu owoce suszone, owoce kandyzowane, owoce w syropie czy słodkie kompoty. Wracając jeszcze na chwilę do samych warzyw, pewne kontrowersje budzą ziemniaki, które są postrzegane jako produkt tłuczący. W rzeczywistości warto bowiem wiedzieć, że ziemniaki są niskokaloryczne, a jednocześnie odznaczają się stosunkowo wysokim indeksem sytości. Ta fałszywa łatka przylgnęła do ziemniaków z uwagi na to, że zwykle kojarzą nam się one z tłustymi potrawami i produktami, takimi jak frytki, smażone placki ziemniaczane oraz chipsy ziemniaczane. Ponadto zwykle są one podawane z kalorycznymi, tłustymi, zawiesistymi sosami. Należy jednak wiedzieć, że zwykłe ziemniaki, takie z wody, nie dostarczają zbyt wiele kalorii i z powodzeniem mogą być elementem diety odchudzającej. Mówiąc o warzywach, chciałbym na szybko przejść do następnej kategorii i krótko tylko wspomnieć, że do diety warto włączyć również nasiona roślin strączkowych, takie jak fasola, soczewica, ciecierzyca czy groch. W 2016 roku została opublikowana analiza 21 badań naukowych, która dowiodła, że zastosowanie roślin strączkowych może być korzystnym elementem odchudzania, ponieważ sprzyjają one redukcji masy ciała. Osobiście uważam te produkty za wysoce wartościowe. Dostarczają one duże ilości białka, a także błonnika, manganu, miedzi, potasu, żelaza, magnezu oraz folianów. Różnego rodzaju strączki skutecznie mogą poprawić nasze zdrowie, a bez wnikania w szczegóły tylko powiem, że najnowsza publikacja z 2023 roku dowodzi, że osoby, których dieta obfituje w te produkty, rzadziej średnio o 6% umierają przedwcześnie z powodu różnych chorób. Teraz dwa słowa chciałbym powiedzieć o dodatkach takich jak sosy i tłuszcze. W przypadku sosów dobrze jest kierować się ich kalorycznością. Do zalecanych niskokalorycznych sosów zaliczam musztardę, keczup i chrzan. Jedna łyżeczka tych sosów dostarcza średnio 10 kilokalorii, czyli bardzo mało. Oczywiście na uwadze trzeba mieć fakt, że dodatek tych sosów uatrakcyjnia smakowo potrawy, co może sprzyjać temu, że będziemy sięgali po większej ilości pokarmu. Stąd pomimo niskiej kaloryczności warto zachować umiar w korzystaniu z tych składników. Jednocześnie też dodam, że jeśli chodzi o keczup, to najlepiej wybierać ten bez cukru, dosładzany np. stewią. Na drugim biegunie mamy z kolei sosy wysokokaloryczne. Mam tu na myśli przede wszystkim majonez. Zaledwie jedna łyżeczka majonezu dostarcza nawet 70 kilokalorii, czyli 7 razy więcej niż przed chwilą wspomniane sosy. To nawet więcej niż np. jedna szklanka malin. Z tego też względu zachęcam, aby ograniczyć majonez w diecie, jak również sosy sporządzane na jego bazie, w tym np. sos tatarski. Jeśli zaś chodzi o tłuszcze, to w diecie odchudzającej jest miejsce na oleje roślinne, w tym oliwę, olej lniany, olej z czarnuszki, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, olej z awokado czy olej z pestek winogron. O wysokiej zdrowotności tych produktów mówiłem wielokrotnie na swoim kanale. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać o tym, że są to produkty wysokotłuszczowe i wysokokaloryczne. Z tego też względu zwykle zalecam, aby każdego dnia spożywać od 1 do 2 łyżek oleju i należy starać się nie przekraczać tej porcji. Oczywiście mowa tu o olejach nierafinowanych, tłoczonych na zimno, dodawanych do gotowych potraw. W mojej ocenie warto wybrać sobie ulubiony olej i skrapiać nim kanapki, zamiast stosować masło czy margarynę, które również są kaloryczne, a nie wnoszą tyle korzyści zdrowotnych, co wspomniane oleje. Skoro mowa o tłuszczach, to nie sposób nie wspomnieć o różnego rodzaju orzechach i nasionach. Również i te produkty dostarczają sporo kalorii, co mogłoby się wydawać niekorzystne w kontekście stosowania diety odchudzającej. Tu jako ciekawostkę jednak powiem, że opublikowane w ostatnich latach analizy badań naukowych dowodzą, że regularne spożywanie orzechów wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju nadwagi i otyłości, średnio o 7%. Co więcej, badacze jednoznacznie wskazują, że stosowanie orzechów przez osoby zmagające się z nadmierną masą ciała wpływa korzystnie na poprawę ich zdrowia metabolicznego. Ja osobiście dołączam się do tych obserwacji i przekonań i zalecam, aby każdego dnia spożywać 1 garść orzechów lub nasion. Od siebie polecam przede wszystkim orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, nasiona chia, siemię lniane, pestki słonecznika i pestki dyni. Będąc na diecie odchudzającej, dobrze jest oczywiście wykluczyć wszelkiego rodzaju słodycze i słone przekąski. Zwykle nie dostarczają one bowiem zbyt wielu korzyści zdrowotnych, a są tylko niepotrzebnym kalorycznym obciążeniem. Nie oznacza to jednak, że zupełnie musimy się wyzbyć tych produktów. Moją propozycją jest, aby ograniczyć przede wszystkim produkty takie jak cukierki, lizaki, żelki, czekolada mleczna, wyroby cukiernicze typu drożdżówki, pączki, torty czy ciasto drożdżowe, a także lody, chipsy ziemniaczane czy solone orzeszki. Jeśli zaś chodzi o słodkości i przekąski, które z kolei można, a nawet warto włączyć do diety odchudzającej, to są to głównie sorbety, koktajle jogurtowo-owocowe, gorzka czekolada, puddingi na bazie jogurtu i nasion lub orzechów, sałatki owocowe, batoniki proteinowe bez dodatku cukru, ciasteczka owsiane, a także popcorn bez dodatku tłuszczu. Teraz chciałbym przejść do napojów. Tutaj wybór wydaje się być oczywisty. Wybieramy bowiem napoje niskokaloryczne i niedosładzane. Sprawdzą się tu bowiem wody lecznicze bogate w pierwiastki, w tym w jod czy magnez, zwykłe wody mineralne gazowane i niegazowane, woda kokosowa, napoje roślinne wzbogacane w wapń, lemoniady bez cukru, herbaty niedosładzane, napary ziołowe, tradycyjna kawa, kawa zbożowa oraz soki warzywne. Jeśli zaś chodzi o 100% soki owocowe, to zalecam sięgać po nie w umiarkowanych ilościach i najlepiej rozcieńczać je sobie wodą w stosunku 1:1. Będąc na diecie redukcyjnej, jednocześnie warto starać się unikać słodzonych napojów gazowanych i niegazowanych, napojów mlecznych smakowych typu jogurt pitny owocowy, napojów kakaowych instant, które bardzo często są dosładzane, a także alkoholu, który dostarcza niemal tyle samo kalorii co tłuszcz. Dodatkowo polecam też nie nadużywać napojów energetyzujących, ponieważ zwykle mają one dużo cukru. Jeśli zaś chodzi o napoje bez cukru dosładzane słodzikami, to jestem zdania, że również i z nich warto zrezygnować. Przeprowadzone badania dowodzą, że również i te napoje sprzyjają rozwojowi nadwagi i otyłości. Pomimo, że nie dostarczają one zbyt wielu kalorii, to napoje słodzone słodzikami takimi jak aspartam, sukraloza czy acesulfam mogą np. zaburzać odczuwanie sytości, zaburzać metabolizm glukozy, niekorzystnie zmieniać skład flory bakteryjnej jelit, czy również zwiększać przepuszczalność jelit, co może prowadzić właśnie do wzrostu masy ciała lub utrudniać zrzucenie zbędnych kilogramów. Jeśli już, to lepiej wybierać napoje słodzone stewią, erytrytolem lub ksylitolem. Ostatnią kategorią, którą chciałbym dziś omówić, są suplementy diety. Tu krótko tylko powiem, że preparatem, który szczególnie będzie pomocny osobom będącym na diecie odchudzającej, czyli osobom zmagającym się z nadwagą lub otyłością, jest witamina D. A to dlatego, że osoby te są szczególnie narażone na jej niedobór. Co więcej, brak witaminy D może sprzyjać przybieraniu na wadze, ponieważ dochodzi wówczas do nasilonej lipogenezy, czyli tworzenia się tkanki tłuszczowej. Jednocześnie też dodam, że osoby z nadmierną masą ciała zwykle potrzebują wyższych dawek witaminy D, aby podnieść jej stężenie we krwi. Pojedyncze zaś prace naukowe nawet pokazują, że witamina D może być w pewnym stopniu przydatna przy redukcji tkanki tłuszczowej. Niemniej oczywiście tego składnika nie należy traktować jako złotego środka na odchudzanie. Jeśli zaś chodzi o inne preparaty, to osobiście jestem do nich bardzo sceptycznie nastawiony i uważam, że nie spełniają one powierzanych w nich nadziei. Jeśli jednak interesują Państwa efekty na poziomie utraty dodatkowo około 1 kg w ciągu 3 miesięcy, to można zainteresować się preparatami takimi jak L-karnityna, ekstrakty z zielonej herbaty, ekstrakty z zielonej kawy, kurkumina czy sprzężony kwas linolowy, w skrócie zapisywany jako CLA. Jeśli chcą Państwo nieco więcej posłuchać o tego typu preparatach na odchudzanie, to w górnym prawym rogu ekranu pojawi się przycisk, aby przejść do programu poświęconego tym produktom. W ogóle film o spalaczach tłuszczu to chyba jedyny mój film, przy którym można się pośmiać. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się dość wyczerpująco zaprezentować Państwu, po które produkty szczególnie warto sięgać na diecie odchudzającej, a które jest dobrze ograniczyć, czy z których dobrze jest zrezygnować. Proszę wiedzieć, że dokonując proponowanych wyborów w istotny sposób możemy ułatwić sobie proces odchudzania. A jeśli ten temat interesuje Państwa szerzej, to zachęcam jeszcze do zapoznania się z materiałem, w którym opowiadam o błędach i nawykach, które utrudniają odchudzanie. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.